Cześć. Dzień dobry. Przyjechaliśmy na Zadupia, jesteśmy dzisiaj tu. I co mamy w planach? Wszystko. Wszystko. Będziemy może kosić trochę, może, w sensie może zjemy kiełbasę z ogniska, chciałem powiedzieć z gryla. No i patrzysz, po tej łazi ten wieśniak. Zobaczymy, czy kosa się sama naprawiła po wlaniu świeżego paliwa, a jak nie, to coś sobie powymyślam, jak zawsze. Jesień totalna. Spadły liście z olszy już. Prawie wszystkie. O, i widać gniazdko jedno nawet. No, taka sytuacja na Zadupiu. I wszędzie pewnie. Co robisz, Ardianku? Patrzcie, i zamknę. No, te dynie trzeba z tym zabrać. Bo już widzę, że są podziurawione. O. Zabieramy dynie dzisiaj. Będą siedzieć w piwnicy. Ślimaki. Tylko wezmę wiadro, to buroki też wyrwiemy. No i taczkę daj, nie? To będziemy jeździć. Zapakujemy. No i dynie pójdą do piwnicy, bo nie zjemy ich wszystkich. Z części zrobię zupę. O pierogach też myślałam, ale to nie wiem, zobaczymy. I co dalej? A, i zabieramy buraki, żeby zrobić zakwas do barszczyku. No i w sumie ze zbiorów to chyba tyle dzisiaj. Adrian już wyciągnął tutaj wóz potrzebny. I coś tam grzebie w tej szopie. No i łyso to tak się zrobiło strasznie. Więc jednak pora roku ma znaczenie. Co ty tam gadasz za mądrości ludowe? Że pora roku ma znaczenie, no. No tak, no latem było tu ładniej. Dobrze, ty jesteś ładna cały rok. No właśnie. Od jak dawna masz prawko na taczkę? Nie mam. Nielegalnie jeździsz? Nielegalnie. Tu już jeden ślimak też wlazł. Ale jeszcze nie zdążył jej tak zażreć bardzo. A mimo to wszystko chciałbym, żeby sobie stąd poszedł. Halo. A teraz jest plan, żeby poskładać Lego. Ha, ha, ha. Ale tu grzybów wyrosło w tych zrębkach. No to ładnie. Chodź, będziemy dalej składać to. Dalej, dalej. No, czyli co? No i co? Pociąg to trochę do siebie. No jak tu już przykręciłem. Tutaj za te. Tu za. Za te? Mhm. Dobra. Widzicie?
momencie i w ten oto sposób koziołek stoi. Nie na długo. Wkręty też najwyższej jakości. Oba pęknięte. Masakra. A, to przez to się poddało. Winiliśmy wygnite drewno, a to po prostu najwyższej jakości wkręty. Nie, beka, że tak, tu deska, tam deska, tam deska. Jeszcze trzy deski i będzie kurna zabudowa kuchenna. No i to się nazywa porządny blat roboczy. Trochę się, rylo się trochę. Położysz coś ciężkiego i będzie dobrze. Będziesz to przykręcał do koziołka, czy nie? Nie, czy bym musiał to cały czas odkręcać i przykręcać. A jaki stół profesjonalny. Tu możemy jeździć jak obafy. No i będziemy. Jeszcze tylko brakuje żura. Uspokój się! No daj dziseczkę. Nie. To wytniesz. Nie wytnę. Nie dostaje się buziaków, jak się jest niegrzecznym, kurwa. Aha. Ale ja nie mam 5 lat. Masz 3. Martynka mentalnie 3-latka, ja 3,5. Nieprawda. Prawda. On ma 2. 3,5. 2. 3. Chociaż jesteś ode mnie starszy, to w takim wieku dziecięcym jesteś młodszy. Masz 2. Idę się wysramkać. To idzie. Tu będzie cięcie, bo teraz będziemy coś innego robić. Dawno chyba nie pokazywaliśmy bajorka. Woda się podniosła, poziom wody. Jak widzicie, zarośnięte. Pięknie. Tu gdzieś są irysy. Tam, tu. No, ale jest ładnie. Jaka jest teraz misja? Numer 2. Zakręcamy Mauzera. Rynnę wyjąłem, żeby leciało po nim. I zostawiamy zawór otwarty na zimę, żeby nie zamarzł. Teraz rzut oka z drugiej strony na ogródek, stąd w sumie rzadko nagrywamy. Tu jest pierdolnik, tam jest do ogniska miejsce i tam hamaczek sobie wisi czasem i tam jest ogródek. Teraz będziemy naprawiać skrzyneczkę. Znaczy się, głównie to Adrian będzie. Zobaczymy, czy się uda.
Musisz opowiadać, co robisz. Teraz trzeba by znaleźć deski. Kilka desków. Chciałabyś się podjąć tego zadania? Nie, ale mogę gwoździe wyciągnąć. Tak jak ta pani w czarny kot i biały kot tyłku w desku. Daj, ja chcę. A ty sobie idź szukać desku. Wydawało mi się to proste, jak Adrian to robił, ale chyba nie jest. Znalazł deski, wraca. Ja nie wiem, czy ty to naprawisz. Tu jest miękkie normalnie to drewno. Nie będziemy do tego wkładać, nie wiadomo ile. Może jak posiedzi w suchym. No właśnie. Może jak posiedzi w suchym, to wyschnie wystarczająco. Jak nie, no to nie, no. To ile ty wyjęłaś tych gwoździ? Trochę wyjęłam. Tobie to idzie jakoś łatwiej niż mi. Nie wiem dlaczego. Mam zręczne palce. Dlatego umywasz młotka, nie palce, mój drogi. To nie wiem. Inny problem jest taki, że cały nasz zapas desek i wszystkiego leży sobie na dworze. Na terenie podmokłym. I tak potem wygląda. Przydałoby się szopa jakaś jeszcze jedna. A skąd ty w ogóle ją masz? Nie wiem. Jak znam życie, to spod śmietnika. Nie, tak myślę. A jeden odcinek może zrobimy z odnawiania mebli, bo też mamy. Jeżeli się jeszcze nadają. No właśnie. To widzicie i chwilę na momento i już tutaj prawie gotowe wszystko. Tak to się robi na zadupie. Co się śmieje? Że chwilunia momento? Że bit już nie działa. Aha. I że nie wtrafiłem w deskę. Zero zaskoczenie. No i cyk, skrzyneczka gotowa. Szybka akcja. Coś byś chciał powiedzieć w tym temacie? Nie. To tylko muszę cię podziwiać. Zrobiliśmy ile zrobiliśmy, spieprzamy, bo jest zimno. Tak. Pa. Do widzenia. A gdyby ktoś pytał, to sąsiadka wciąż wisi. Kukła.